kiedyś trzy świnki, bardzo biedne. Ponieważ ich mamusia nie wiedziała, jak je wyżywić, wysłała je w świat, by radziły sobie same. Pierwsza świnka, wędrując jakiś czas, napotkała mężczyznę, który niósł snopek słomy. Daj mi trochę słomy, poprosiła świnka grzecznie. Chciałabym zbudować sobie dom. Człowiek dał prosiaczkowi trochę słomy, a ten zbudował sobie ładny domek. Po pewnym czasie nadszedł wilk. Prosiaczku, prosiaczku, otwórz mi drzwi i pozwól mi wejść. Ale prosiaczek odpowiedział: o nie, wilku, nie otworzę ci drzwi i nigdy nie wejdziesz do mego domu. Na to wilk powiedział: wobec tego zacznę dmuchać na twój dom i wyleci on w powietrze. Dmuchał tak długo, aż spowodował, że domek rozpadł się. Potem zjadł prosiaczka za jednym zamachem. Tymczasem drugi prosiaczek spotkał człowieka niosącego wiązkę kijków. Prosiaczek powiedział: proszę cię, daj mi kilka kijków, abym mógł zbudować sobie domek. Człowiek spełnił jego prośbę i prosiaczek zbudował sobie domek. Po krótkim czasie wilk nadszedł, zapukał do drzwi mówiąc: prosiaczku, otwórz mi drzwi i wpuść mnie. Ale prosiaczek odpowiedział: o nie, panie wilku, nie otworzę drzwi i ty nie wejdziesz do mego domu. Na to wilk: zacznę dmuchać na twój dom i wysadzę go w powietrze. Dmuchał tak wściekle, że zburzył dom, potem pożar prosiaczka za jednym zamachem. Tymczasem trzeci prosiaczek napotkał człowieka wiozącego cegły. Prosiaczek poprosił: daj mi kilka cegieł, abym mógł wybudować sobie domek. Człowiek dał mu kilka cegieł i prosiaczek zbudował sobie dom. Po pewnym czasie przyszedł wilk i zapukał do drzwi mówiąc: prosiaczku, otwórz mi drzwi i wpuść mnie. Ale prosiaczek powiedział: o nie, panie wilku, nigdy nie otworzę tobie drzwi i nie wejdziesz do mego domu. Wilk krzyknął: będę dmuchał na twój dom, aż się rozleci. I rzeczywiście dmuchał wściekle, ale dom pozostawał wciąż na swoim miejscu. Wówczas wilk postanowił podejść podstępnie świnkę i powiedział: prosiaczku, prosiaczku, pewnie nie wiesz, gdzie rośnie ładna rzepa. Nie, nie wiem, powiedz mi, gdzie rośnie, prosił prosiaczek. Na górce, za warsztatem kowala, powiedział wilk. Jeśli chcesz, przyjdę jutro rano po ciebie i razem podjemy sobie do syta. O której godzinie mam czekać na ciebie? O 6. Ale prosiaczek nie czekał na wilka. Wstał o 5 i nim wilk przyszedł, pobiegł po rzepę i szybko wrócił. Wilk zjawił się o 6 i zawołał: prosiaczku, prosiaczku, czy pójdziesz ze mną na pole? Ale prosiaczek zawołał: już tam byłem i przyniosłem do domu trochę rzepy, a za kilka minut zrobię sobie świetne śniadanie. Wilk rozgniewał się, ale nie dał tego poznać po sobie i powiedział: prosiaczku, prosiaczku, pewnie nie wiesz, gdzie rosną dojrzałe jabłka. Nie wiem, a gdzie są? W ogrodzie na szczycie pagórka, odpowiedział wilk. Jutro o 5 przyjdę po ciebie i razem pójdziemy zerwać je. Prosiaczek nie czekał na wilka. Wstał wcześnie i poszedł po jabłka. Ale tym razem prosiaczek przeliczył się. Właśnie najadł się jabłek do syta i schodził z drzewa, gdy nadszedł wilk. Prosiaczku, prosiaczku, przyszedłeś przede mną. Czy naprawdę te jabłka są dobre? Tak, są dobre, odpowiedział prosiaczek. Zrzucę ci jedno, będziesz mógł spróbować. I rzucił wilkowi piękne czerwone jabłko. Jabłko potoczyło się po zboczu pagórka i nim wilk je złapał, prosiaczek zszedł z drzewa, pobiegł szybko do domu i zamknął się w nim. Następnego dnia wilk powrócił do domu prosiaczka i zapytał: prosiaczku, prosiaczku, czy wiesz, że jutro w mieście jest targ? Wiem, odpowiedział prosiaczek. Zdecydowałem się pójść tam. O której godzinie ty się tam wybierzesz? O 3, odpowiedział wilk. Również i tym razem prosiaczek nie czekał na wilka. Udał się na targ wcześniej i kupił sobie beczkę na wino. Zaczął wracać do domu. Gdy doszedł do szczytu pagórka, zobaczył na końcu drogi wilka. Wówczas prosiaczek ukrył się w beczce i zaczął kulać się po zboczu, wprost na wilka. Gdy wilk zobaczył tak dziwny, toczący się przedmiot, zląkł się i uciekł. Następnego dnia wilk powrócił do domu prosiaczka
i opowiedział mu o strasznym przedmiocie, który toczył się po zboczu pagórka. Prosiaczek zaczął się śmiać i zawołał: to byłem ja, kupiłem sobie beczkę na targu. Gdy zobaczyłem ciebie, ukryłem się w beczce i dotarłem do domu tocząc się. Wilk rozgniewał się straszliwie i przysiągł sobie, że zje prosiaczka jeszcze tej nocy. Zaczekał, aż się ściemni. Wspiął się na dach domu prosiaczka i zaczął suwać się przez komin. Ale prosiaczek usłyszał go i ustawił na ogniu wielki garnek z wodą, a gdy wilk wyskoczył z komina, prosiaczek zdjął pokrywę. Wilk wpadł prosto do garnka. Prosiaczek zakrył garnek pokrywą, ugotował wilka i zjadł go na kolację. Jaki morał płynie z tej opowieści? Ano taki, że tak jak te prosiaczki były jeden po drugim atakowane przez złego wilka, tak samo i w naszym życiu takim dla nas złym wilkiem, który nas ciągle na różne sposoby atakuje, jest diabeł, który na różne sposoby nas kusi. Tak jak to robił wilk. Opowiada, zapewnia, kłamie, oszukuje, a tak naprawdę wszystko robi, żeby nas zniszczyć, żeby nas pozbawić życia wiecznego, żeby nas pozbawić wiecznej radości z Panem Bogiem, a także pozbawić szczęścia na ziemi. Bo człowiek, który jest kuszony przez diabła, który nie opiera się tym pokusom, który wpada w poszczególne grzechy, robi sobie wielką krzywdę. Do walki z diabłem, do przeciwstawiania się tym różnym jego pokusom, trzeba modlitwy, trzeba sakramentów świętych, trzeba takiej właśnie mądrości i roztropności. Trzeba mieć, tak jak ten trzeci prosiaczek, domek z cegieł, a więc trzeba mieć taką tarczę, obronny, twardy domek, dobrze zbudowany. I dla nas taką tarczą ochronną właśnie jest łaska uświęcająca. Są sakramenty, jest Pan Jezus. Prośmy Pana Boga, byśmy byli zawsze strzeżeni przed złym duchem, jak prosiaczek przed wilkiem. Szczęść Boże, do usłyszenia w kolejnych Bożych opowieściach.